Serdecznie, witamy widzów, witamy Ciebie, Mieczysławie. Tym razem chcesz nam tutaj jakąś kartkówkę zrobić albo jakieś zadanie klasowe, bo widzę przed sobą arkusz do pracy z traumą. Kiedyś omawialiśmy jedną stronę tej kartki, a teraz pora na drugą część, więc oddaję Ci głos i do pracy, rodacy. Do pracy, rodacy, tak. Więc tak, jest taka kartka, własnoręcznie ją narysowałem. Tu są, to jest taka ściągawka, którą można sobie zalaminować, mieć przy sobie. Teraz będziemy omawiać sobie tą stronę tej kartki. Ona będzie, każdy z Was, który poprosi na stronie mailowej WDW o skan, to otrzymacie po prostu ten arkusz. Powiem Wam, o co chodzi. Otóż tak, wcześniej wspominałem już często o tym, że my tutaj na Ziemi jesteśmy po to, żeby doświadczać i żeby swoją świadomość nieświadomą przemienić w świadomą. Czyli mamy poznać zasady gry, jaka się tutaj odgrywa. Bierzemy udział w takiej grze, bardzo często nieświadomej. Dbały o to nasze twory, czyli egregory, czyli dzieci, które sami stworzyliśmy po to, żeby po prostu pełniej te doświadczenia, tej nieświadomości w tej początkowej części życia podoświadczać, być w tej nieświadomości i tych doświadczeń zapewniły nam te doświadczenia egregory, najlepiej jak potrafiły, trzymały nas w tej nieświadomości, ale gdzieś tam jakieś cząstki nas mówiły, że to jakoś nie tak, to się nie sprawdza, źle się z tym czujemy, jak chodzimy gdzieś tam do tej spowiedzi, czy walimy się tutaj w grasicę i mówimy te słowa, takie zaklęcia, które nas degradują. Więc zauważyliśmy gdzieś tam powoli, że wszystko jest na opak, że zamiast cieszyć się życiem na wiosnę, to my się smucimy i wchodzimy w żale, bo ktoś tam na szubienicy wisi, przedstawiciel jednej z religii. Więc po prostu wszystko zostało odwrócone przez egregory, a my w tym świecie, który wygląda tak namacalnie i jest tak mocny w naszym życiu, my mamy się obudzić i odwrócić to wszystko z powrotem, bo to wszystko stało na głowie, a my mamy to odwrócić, żeby stało normalnie z powrotem na nogach. Mamy nauczyć się zasady gry, jaka jest tutaj w tym przejawieniu na Ziemi. Jest to gra i zabawa z energią. To ma być zabawa i my mamy kreować to, co chcemy. Wiemy, że zgodnie z zasadami fizyki, że energia podąża za naszą uwagą i namnaża w naszym życiu to, na czym się koncentrujemy. Tak łatwo teraz koncentrować się na tym, co telewizja mówi, pokazując w formie horrorów te codzienne wiadomości. Tak łatwo się w to wkręcić, a my mamy właśnie zadziałać odwrotnie. Patrzeć, jeśli chcecie patrzeć na to, no to patrzcie na to jak na dobrą komedię. Zamówiliście sobie do tej gry, do tego przedstawienia najlepszych aktorów. Zobaczcie, jakie przedstawienia robi przed Wami prezydent, jakie przedstawienia robi przed Wami premier, jakie super przedstawienia robi przed Wami najważniejsza osoba w państwie, jakie przedstawienie robi pan minister zdrowia. Tak, i wiele, wiele innych osób, które tak poważnie w swoich mundurach czy togach się wypowiadają na temat tego, co się zadziewa. Z igły są robione widły po to, żeby coś tam Was powkręcać. Wy już wiecie troszeczkę o egregorach, że taka jest ich funkcja. Tutaj Ci jeszcze dopowiem jedną rzecz, że oprócz tego poziomu możemy jeszcze w taki dosyć, powiedziałbym, wręcz cyniczny sposób patrzeć się na to, jak te nasze marionetki są rozgrywane przez wyższe marionetki, jak oni się nie zgadzają z sobą i czasami mają sprzeczne informacje i w tym momencie tańczą sobie nasi taniec chochoła, nagle się okazuje, że na górze są już inne instrukcje i za kilka godzin nagle zmienia się zupełnie ich retoryka i zaczynają sobie zaprzeczać. I w tym momencie, jeśli my wchodzimy na poziom obserwatora, który rozumie, jakie są zasady, to my się już nie karmimy. Wręcz nawet, tak jak powiedziałeś, możemy się nieźle bawić, chociaż to nie jest generalnie powód do zabawy i do śmiechu, ale mając ten dystans, naprawdę dużo spokojniej przechodzimy
jakby ten etap, kiedy jest ta duża rozgrywka na poziomie tej pandemii strachu. No tak, tak. Wiecie co, ja osobiście nie mam telewizora, nie oglądam, gdzieś tam przez przypadek zdarzy mi się. To tak z wielkim podziwem, dlatego jak piękne role i sceny tutaj, jak się starają ten strach siać i szerzyć na prawo i na lewo. Mnie już osobiście to nie rusza i ja no, jak dobrą komedię oglądam te strachy na lachy, które są puszczane w telewizji, ale jednak staram się swojej uwagi na to nie poświęcać, wolę sobie obejrzeć jakiś kabaret albo jakąś komedię, jak chcę oglądać, albo posłuchać dobrej muzyki, albo po prostu pójść i popracować na łonie natury w przyrodzie i posłuchać ptaków, śpiewu skowronka, tak, czy jakichś chrząszczy, czy no jeszcze nie teraz czas na kumkanie żab, ale właśnie takiej muzyki i takich przedstawień płynących z natury. To nam na pewno służy. Natomiast większość osób, no niestety chyba, jeśli są jeszcze podłączeni pod egregory, jeśli się nie przebudziły, z pewnością znacie takich ludzi, macie ich w gronie swoich znajomych, no to karmią się w telewizorze, karmią się tymi negatywnymi emocjami, utwierdzają te programy w swoim życiu, zasilają te programy żalem, złością, nienawiścią i życie mają takie, jakie mają. I wy teraz wyobraźcie sobie te osoby, bo z pewnością znacie ich, czy to życie jest pełne dostatku zdrowia, czy ci ludzie mają dostatek radości, czy mają dostatek dobrych relacji, czy mają pod dostatkiem pieniądze i nie boją się o utratę tych pieniędzy, że są w lekkości i w przepływie, czy nawet jeśli mają pieniądze, to czy się nie boją, że je stracą, tak? Popatrzcie sobie na te osoby, tak? I zobaczcie zależność. Karmią się w telewizorze, słuchają polityków, słuchają autorytetów, naukowców, słuchają się tego, co im lekarz mówi, słuchają się księdza proboszcza i jest taka zależność. To, czego się słuchają, za czym idzie ich uwaga, to potem są takie owoce w życiu. A poszukajcie może gdzieś w gronie waszych znajomych są ludzie, którzy nie kierują się tym, co mówią politycy, nie kierują się tym, co mówi zdrowy rozsądek, nie kierują się tym, co mówi logika, co mówią hierarchowie kościelni, tylko po prostu są już poza tym. I jaka jest ich jakość życia? Czy nie są czasem spokojniejsi? Może mają wiele, albo może mają nie za wiele, ale są szczęśliwi z tego, co mają, bo im na ten czas wystarcza, ale mają luz, mają energię, mają radość w sobie i zdrowie przy okazji. Macie jednych i drugich z pewnością. Tych drugich, czyli tych w radości, w łogości z pewnością mniej, ale zobaczcie ich sposób myślenia i sposób uwagi, koncentrowania się lub niekoncentrowania się, jakie daje owoce w życiu, a jaki jest styl życia i dostatek lub braki, deficyty tych ludzi, którzy karmią się w telewizorze. Więc cóż, przejdźmy może teraz do rzeczy. Te kilkadziesiąt lat, jakie żyjemy tutaj w tym przejawieniu, w tym wcieleniu tutaj na Ziemi, to z pewnością wchodziliśmy już w dziesiątki czy w setki różnych relacji, dłuższych czy krótszych. Czasami te dłuższe no to są relacje takie, tak zwane kontrakty, takie umowy, mąż, żona, umowa z teściową, czy z teściem, czy z rodzicami, dłuższe umowy na różne odegranie między sobą ról. I często te umowy nie były dla nas smaczne. Jeśli nie były dla nas smaczne, to zaowocowały różnymi przeżyciami, różnymi emocjami, które możliwe, że nie były lekkie. Pojawiły się z pewnością jakieś żale. One są zapisane w ciele, są zapisane w polu, w podświadomości. My możemy o nich nie pamiętać, ale one w tej podświadomości są. To, co w podświadomości, ja to zawsze porównuję do tych brudów, które gdzieś tam są, nawet w naszej przestrzeni życiowej, w mieszkaniu, które zostały zamiatane pod dywan. Zamiatane. Nie, to nie moje, ja nie chcę o tym myśleć, a to właśnie o to chodzi, że to trzeba będzie to z tym
się jakby, no nie, że skonfrontować, ale przerobić to, przepracować. Taka ucieczka, że nie myśleć o tym, to nie jest żadne rozwiązanie. I przez te kilkadziesiąt lat tych brudów pod dywanem jest już tyle, że tak jakbyśmy szli i w plecaku mamy, załóżmy, tych obciążeń z ołowiu, tych kulek ze 100 kilo. I teraz ci ludzie, którzy tak ledwo chodzą w życiu i nie mają energii i są na niedoborach, na deficytach, to są ludzie, którzy nagromadzili sobie w swoim życiowym plecaku, o czym może nawet nie uświadamiają sobie tego, bo to jest w podświadomości, ale to rzutuje i ciąży na ciało, nagromadzili tego łowiu ze 100 kg i po prostu już się za chwilę dalej nie da iść i te ciała już odpowiadają, odmawiają swojej służby i dalszego funkcjonowania i noszenia takiej świadomości w tym ubraniu, w tym ciele. I my mamy teraz czas, żeby coś z tym zrobić. To jest teraz bardzo dobry czas, żeby oczyścić. To wy podejmiecie decyzję, czy coś robicie z tym i oczyszczacie, czy nadal patrzycie w telewizor, czy rzeczywiście pan prezydent, czy premier powie, że macie pracować, albo nie pracować ze swoją podświadomością. Tylko czy czasem nie przyjdzie kiedyś dyspozycja od pana premiera albo prezydenta, że dzisiaj się nie myjemy, a jutro przez cały dzień nie oddychamy, tak? I zobaczymy, kto się tego posłucha, czy nie. Już takie głupoty mogą się też pojawić i jak wiele osób się w to wkręca i tego słucha. Więc tak, wrócę do tych relacji. Te relacje z tymi różnymi osobami spowodowały, że nagromadziło się sporo ołowiu. Ten ołów to jest żal. Żal do żony, do partnera, że zachował się tak, a nie inaczej, że zrobiła to albo tamto. Ten żal jest w wyniku niezrozumienia, że tak naprawdę ten człowiek przynosi nam nasze własne plony. Jeszcze tego dotychczas nie rozumieliśmy, ale teraz fizyka kwantowa dowodzi to dokładnie, że jesteśmy tymi kowalami własnego losu, siewcami i żniwiarzami. Jednocześnie siejemy i zbieramy swoje własne plony. I po prostu w relacjach z tymi ludźmi, którzy przynosili nam nasze własne plony z tego czy z poprzedniego życia, nagromadziło się dużo ołowiu, który dzisiaj powoduje tą ciężkość w życiu i teraz naszym zadaniem jest ten ołów przepracować, stransmutować i alchemicznie zamienić ten ołów w złoto, czyli w coś, co nas wzmocni. Nie dosyć, że nie będzie już nas obciążało, to jeszcze będzie nas wzmacniało i dawało lekkość w tym życiu, będzie nas karmiło. I różne osoby, które są tymi, były w naszym życiu tak zwanymi katami, bo gdy byliśmy w niezrozumieniu, to że niby my jesteśmy ofiarami, a tamta osoba jest tym katem, dotychczas mieliśmy żal, potępialiśmy te osoby, a teraz już mamy tą wiedzę, że nie, oni tylko przynieśli nam nasze własne plony, więc należy kontrakt, na który my się umówiliśmy z nimi, przed urodzeniem, na odegranie tych ról, tak? Jeśli ja kogoś okradłem w poprzednim życiu, teraz dla równowagi potrzebuję być okradzionym i umawiam się z tą duszyczką, którą poprzednio okradłem, że teraz ona mnie okradnie. Ja mam doświadczyć tego samego, tych emocji związanych z tym byciem okradzionym, bo to, jak to jest być kradnącym, to te emocje, te doświadczenia ja już mam. A teraz potrzebuję dla równowagi tych drugich. Umawiamy się na odegranie tych ról. Potem schodzą te duszyczki w tym zapomnieniu tutaj na ziemię. Gdzieś tam magnetycznie później w dorosłości czy w młodości gdzieś się tam spotykają i idą przez życie w formie epizodu, odgrywają swoje role lub też dłuższego kontraktu, załóżmy małżeńskiego czy rodzicielskiego i po prostu w wyniku tych doświadczeń, tych trudów albo się obudzimy i zrozumiemy, że to jest tylko odgrywanie ról i przynoszenie nawzajem swoich własnych plonów i zakończymy to. Jeśli zakończymy, to jakość naszego życia, jeśli przyjmiemy nasze własne plony, szczególnie te gorzkie plony, jakość naszego życia wtedy wzrasta. Jak nie przyjmiemy swoich plonów i cały czas jesteśmy w starych programach Hammurabiego, to on jest temu winien, to ona jest temu winna, oko za oko, ząb za ząb, pięknym za nadobne, no to plony będą ciągle wracały i wracały, a ołowiu będzie się tworzyło coraz więcej i więcej, tak? Bo ołów
się tworzy z niezrozumienia. Więc czas po pierwsze przyjąć wiedzę, że jesteśmy kowalami własnego losu. To my tworzymy tą rzeczywistość. Plony przynoszą nam nasi znajomi lub ci nieznajomi, którzy na chwilę się pojawiają w naszym życiu, przynoszą nam plony. Najważniejsze są te gorzkie plony, żeby odpowiedzialnie przyjąć je jako nasze, a temu, co przyniósł nam plony, temu, co wykonał dla nas tą ciężką pracę, czyli nas okradł, opluł. Ja wiem, że to, co mówię, jest teraz nielogiczne, ale tu właśnie nie o logikę chodzi. Wynagrodzić wdzięcznością, zapłacić temu, który wykonał dla nas tą pracę. I tu się z Tobą zgodzę w 100%. To jest bardzo logiczne, bo ja mam taką, wiesz, ktoś kiedyś coś mądrego powiedział, że wyobraźmy sobie, że jesteśmy na rozdaniu wielkich gala nagród, no i tutaj Mieciu wywołany na środek za najciekawszy scenariusz życia, czy najciekawsze życie, dostajesz nagrodę. No i w tym momencie musisz stanąć i podziękować tym wszystkim, którzy spowodowali, że to twoje życie było ciekawe. Więc komu dziękujesz? Autorowi scenariusza, aktorom i tych ról, tych dobrych i tych złych, bo inaczej tak, to życie nie byłoby ciekawe. I w tym momencie te plony są istotne, bo gdyby nie to, co po kolei się wydarzyło, gdyby nie ta sekwencja wydarzeń, nie bylibyśmy w tym samym miejscu, a jeśli my się cieszymy z tego życia, to znaczy, że to było potrzebne, żebyśmy byli w tym momencie. Więc ewidentnie plony są, bo każde spotkanie, każda interakcja, każde zdarzenie, a jeszcze na płaszczyźnie wielopoziomowej, gdy wchodzimy jeszcze w poprzednie wcielenia, my nie bardzo pamiętamy, ale jednak jest taka zależność, to rzeczywiście zbieramy plony tego, co się stało. Więc każda osoba, która była aktorem naszego życia, grająca i tą rolę, powiedziałbym, pozytywnej i negatywnej, ta negatywna jest trudniejszą rolą, bo wtedy my jesteśmy tymi złymi, dlaczego mamy to zrobić? To jest większa ofiara, bo my jesteśmy jakby postrzegani w sposób negatywny, musimy ciężką pracę zrobić dla ciebie, to w tym momencie jest to łatwiejsze do zrozumienia i jak najbardziej się z tobą zgadzam, że takowe sytuacje mają miejsce i są bardzo istotne i zdecydowanie, jak to zrozumiemy, łatwiej nam będzie wybaczyć, ewentualnie zrozumieć i nie zrobić tej pętelki, która będzie potem się za nami ciągnęła przez lata, pokolenia i generacje. Tak, zamykać tematy, zamykać, żeby już nie wracały rzeczy, a nasze plony to mają taką cechę, że jak już coś zasiejemy, to do nas wróci jak bumerang, tak? Jeśli przyjmiemy to świadomie, to już więcej nie będzie wracało. Jak nie będziemy przyjmować, tu w szczególności mówię o tych gorzkich plonach, jak nie będziemy przyjmować, to i tak będzie wracało i tak. I nieważne, czy wyjedziemy do innego kraju, czy na inny kontynent, to tam do nas ten bumerang wróci. Więc najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, to wejść w świadomość i przyjąć świadomie swoje własne gorzkie plony, z pokorą je przyjąć i zobaczycie, że niby ten moment przyjęcia, że to na logikę można by było powiedzieć, że to jest jakaś porażka. Nie, to jest tak jakby, że się przewracamy, ale spadamy na cztery łapy na poziomie jeszcze wyższym niż gdy się przewracaliśmy, czyli w momencie, gdy się przewracamy, zbieramy te swoje plony gorzkie, to gorzkie piwo wypijamy i wdzięcznością płacimy temu, co nam przyniósł te nasze gorzkie plony, to nie upadniemy na pysk, tylko na cztery łapy i jeszcze na poziom wyżej, czyli pojawia się więcej możliwości w życiu, większa lekkość życia. Już zamykamy ten problem, który wyniknął z czegoś. Albo myśmy się zgodzili na tym wyższym poziomie, że mamy to przerobić. Więc jeśli tą lekcję mamy rzeczywiście ewidentnie zamkniętą, przerobioną, zrozumianą, wybaczoną, no to już nie musimy do niej wracać. Tak. Więc my wchodzimy niestety w następną lekcję. Bo to jest chyba taka niekończąca się edukacja. No nie, że niestety. Nie, ja, z tego, co ja rozumiem, to... To są te plony gorzkie i słodkie i jeśli doświadczamy je na tej linii życia, to gdy pojawia się lekkość w naszym życiu, przechodzimy na tą linię życia, to część plonów tych ciężkich już nie jest w stanie dolecieć do tej linii życia. Tak, one się rozpuszczają. Mamy je za sobą. Tak. I z automatu, jeśli po prostu przechodzimy to jak nabywamy odporności, prawda? Te choroby już nas nie złapią, bo my to po prostu przeszliśmy. Gorączka była, objawy były, bolało, tak, ale my o tym wiemy. Ale spokojnie zrobiliśmy, bez
sztucznych dodatków, bez sztucznych lekarstw, bez wspomagania, nabyliśmy odporności na coś takiego, czyli krótko mówiąc, przerobiliśmy to, a że nie mamy żalu i złości, to ta choroba do nas nie wróci. No tak, tak. To już... W różny sposób można to opowiadać, ale generalnie to jest szansa na to, żebyśmy wskoczyli sobie stopień wyżej. A stopień wyżej to jest twoja specjalność, więc słuchaj. Tak, tak. O tych poziomach świadomości będę mówił i o kalibracjach Hawkinsa. Natomiast dzisiaj celem tego filmu jest to, żeby przygotować Państwa do pracy z pewnym arkuszem, z pewnym narzędziem. Ja to nazywam takim kowadłem, alchemicznym kowadłem, na którym to kowadle przekujemy to, co ciężkie, czyli ten ołów, przetransformujemy, przetransmutujemy w złoto. Pojawi się lekkość, mówię to z pełną odpowiedzialnością i wiedzą, bo wiem, bo tego doświadczyłem, bo takich arkuszy przepracowałem dużo, pewnie między 50 a 100 spraw z różnymi ludźmi wyczyściłem. Jestem im dzisiaj bardzo wdzięczny za te sceny, które przede mną odegrali, za te wszystkie role i tym wszystkim kolegom, którzy gdzieś tam w szkole podstawowej troszeczkę mi tam bałaganili, przeszkadzali i się naśmiewali. I w szkole średniej, i temu komuś, kto mi tam zabrał zegarek elektroniczny, i temu panu nauczycielowi od geografii, który mnie tam gdzieś kiedyś wyśmiał i poniżył. I tym wszystkim, i urzędnikom, i policjantom, którzy mi tam kiedyś jakieś mandaty dawali, i wielu, wielu innym nauczycielom, i tym, którzy gdzieś tam namówili mnie na pewne inwestycje, gdzie tam straciłem jakieś większe czy mniejsze pieniądze, czyli przeszkolili mnie bardzo porządnie. Jestem im dzisiaj za to bardzo, bardzo wdzięczny, bo bez tych ról, które odegrali, i bez tych lekcji tak ciężkich dla mnie wtedy, na tamten czas, ja nie byłbym dzisiaj sobą, nie miałbym w dzisiejszych czasach, gdy świat mówi sprawdzam, tak, sprawdzam, co zrobiłeś ze swoim życiem dotychczas, to zobaczcie, można by było powiedzieć, że świat dla niektórych się zawalił, a dla mnie nic się nie stało, bo ja już sobie czyściłem sprawy, wiele rzeczy od lat, mam pewne zrozumienie pewnych mechanizmów, mam pewną wiedzę, pochodną tej wiedzy jest świadomość i moja praca, a ta praca to są reakcje w życiu na to, co się zadziewa, tak? Coś się zadziewa, dla jednych tragedia, a dla mnie jakieś tam kolejne przedstawienie. To ja czy patrzę mogłoby na nam się tutaj zadziać omówienie tego arkusza, bo tak wiesz, czasowo to tak pomału się zbliżamy już do drugiej połowy naszego nagrania. Dobrze, więc tak. Nagrania, kochani, więc... jest narzędzie, jest kowadło. I teraz będziecie mieli to, jak poprosicie mailem, otrzymacie to w formie skanu. Jest umowa o pracę na wykonanie pracy na dłuższy czas lub na epizod z pewną duszyczką, z którą się umówiliście wcześniej. Tutaj w tym przejawieniu ta duszyczka, punkt pierwszy, imię i nazwisko, czyli godność. I nieważne, że to jest... odegrał rolę pijaka, czy gwałciciela, czy złodzieja. Specjalnie to słowo godność, bo na tym wyższym poziomie to ty i ta duszyczka jesteście jednym. Jesteście bratem i siostrą. Umawiacie się na odegranie takiej roli, że ta osoba zrobi coś takiego, a ty to w ten sposób odczujesz. I teraz musimy wrócić do poziomu, żeby ta pętelka, która się tam zawinęła, która nas męczy, która potem będzie dalej... Się jakby odnawiała, żeby to znowu doświadczyć, żeby ona po prostu została rozpuszczona. Tak, żeby temat został zamknięty dla naszej podświadomości, która to podświadomość cały czas kreuje nam tą rzeczywistość, żeby ona wiedziała, temat jest zamknięty, tego już więcej horrorów nie trzeba kreować. Zaliczone. Tak? No, to już jest zaliczone, zamknięte, więc tak. Punkt pierwszy, imię i nazwisko, godność tej osoby, która przynosi mi moje własne plony. Punkt drugi, gdzie on mieszka, gdzie mieszka ta osoba. I tu nieważne, czy żyje, czy nie żyje ta osoba. Dla waszej podświadomości, to nawet jakby już umarła wiele lat temu, to ona nadal żyje, nadal jest, kontrakt nadal trwa, tak? I nadal robimy z tą osobą dalszą część kontraktu. Co mnie łączy z tą osobą? Punkt trzeci. Tutaj wpisujemy, chodzi o to, żeby wypełniać ten arkusz, nie tak jak test ptaszkiem, czy tak albo nie. To trzeba zrobić
właściwie, czyli żeby uwaga, wasza uwaga poszła za tą czynnością i pewne emocje, żeby poszły. I dlatego tak, tu na kilku poziomach się pracuje z tym arkuszem, na poziomie fizycznym, na poziomie mentalnym i na poziomie emocjonalnym. Bo my wracamy do pracy z pewną pętelką, czyli pewną emocją, która nie została zrobiona i w tym momencie musimy się cofnąć jakby do tego, co się działo, jakie były relacje i na tym arkuszu jakby opisujemy ten stan, żebyśmy mogli do niego wrócić i jakby no nie, to jest taki wiesz, no z podpisem, to znaczy, że musimy się z tym zmierzyć. Tak, tak. I teraz tak. Odpowiadamy zawsze pełnym zdaniem i kaligrafujemy każdą literkę, bo za naszą uwagą idzie energia. Za naszą uwagą, za tym, co piszemy, idzie energia. Jeśli wy to zrobicie prawidłowo, To po prostu lepiej popłynie ta energia, pełniej popłynie i większe korzyści szybciej odniesiecie tych korzyści związanych z tą lekkością. Co mnie łączy z tą osobą? Punkt trzeci, więc piszemy, że to jest mąż, czy żona, czy teść, czy teściowa, czy dziadek, czy babcia, czy tam złodziejaszek w autobusie. Tak, nauczyciel, kolega z klasy. Punkt czwarty, co mi zrobiła ta osoba? To w jednym zdaniu coś tam piszemy, takie jakieś tam podstawowe jedno zdarzenie. I teraz od 5 do 8. Punkt 5. Czy jestem świadomy, że ta osoba przyniosła mi moje własne plony? I odpowiadamy tak, jestem świadomy, piszemy całym zdaniem, że Józek przyniósł mi moje własne plony. Punkt 6. Czy jestem świadomy, że zatrudniłem Józka do wykonania tego zadania dla mnie? Tutaj jest miejsce na imię, ja tutaj wpisuję takiego hipotetycznego Józka. Czy jestem świadomy, że zatrudniłem Józka do wykonania tego zadania dla mnie? Odpowiedź. Tak, jestem świadomy, że zatrudniłem Józka do wykonania tego zadania dla mnie, do tego, żeby mnie okradł, opluł, wykorzystał, czy coś tam innego zrobił. Punkt 7. Czy jestem świadomy, że za wykonaną dla mnie pracę należy się Józkowi zapłata. Tą zapłatą jest moja wdzięczność. Tak, jestem świadomy, że Józkowi za wykonaną pracę należy się zapłata. Moja wdzięczność. Punkt 8. Tutaj troszeczkę komentarza do punktu 8. Punkt 8 trywializuje całą tą sytuację. Sprowadza do roli aktorów. I jest to badanie poziomu zamawiającego, poziomu satysfakcji zamawiającego. Brzmi on następująco, ten punkt 8. Czy Józek dobrze odegrał swoją rolę w stosunku do mnie? I tu piszemy tak, Józek bardzo dobrze odegrał swoją rolę, najlepiej jak potrafił mnie okradł, najlepiej jak potrafił mnie opluł, najlepiej jak potrafił mnie oszukał, wykorzystał. Czyli tak, jestem w pełni usatysfakcjonowany tym, jak pięknie odegrał swoją rolę. Jest to masochizm wyższego rzędu. Możecie z tego korzystać, nie musicie, czyli pierwsza część ta fizyczna jest tutaj zakomunikowana, za waszym każdym ruchem ręki, długopisu idzie wasza uwaga, wasza energia, podświadomość to czyta i teraz tak, to wszystko jest tak, że odpowiadacie w czasie teraźniejszym na to, co się pozadziewało wcześniej. Teraz część druga, praca w wyobrażeniu i część trzecia, praca z emocjami. Ma nas doprowadzić do uwolnienia i dalej. Wyobrażamy sobie tego Józka. Nie musimy się z nim fizycznie spotykać. Czy żyje, czy nie żyje, stawiamy go sobie tutaj w wyobrażeniu. Jak ktoś ma problem z wyobrażeniem, no to po prostu niech weźmie sobie zdjęcie i popatrzy na Józka. Słuchaj, takie pętelki są dosyć mocne, więc bardzo łatwo sobie przypomnieć, jak to wyglądało, jak to bolało, więc my już go mamy w wyobraźni. No, wydaje mi się, że to nie jest bardzo skomplikowane. To stawiamy sobie tego Józka, nauczyciela, łobuziaczka, super aktora i mówimy mu, witamy się z Józkiem, mówimy mu, że jesteśmy mu wdzięczni za to, co dla nas zrobił, za wykonaną pracę. Przytulamy się do Józka, robimy misiaczka. Punkt 4. Całujemy Józka w czoło i w policzki. On całuje też nas w czoło,
też Oj, to w kurczę, jakimś policzki hardkorem tu lecisz. nas całuje, więc to w dwie strony, trzeba to sobie wyobrazić i poczuć się jednocześnie w takiej lekkości, radości i błogości. Tak? Jak to dobrze zrobicie, to gdy zobaczycie Józka i tutaj nic nie zadrga, to jest wszystko ok, kilogram ołowiu jest mniej w waszym ciele. Jak coś zadrga, to znaczy, że coś było zrobione nieprawidłowo i trzeba by było powtórzyć. Że czyli oszukiwałeś, ściągałeś. No, a tu się nie da ściągać, nie da się zrobić tego połebka, to znaczy, no można, ale to nie będzie działało i nikt za nikogo nic nie może zrobić. Nikt za nikogo. I żadna federacja galaktyczna za was tego nie zrobi, to tylko ewentualnie wy możecie za siebie zrobić, jeśli macie na to ochotę, bo może to są jakieś głupoty i po prostu weźmiecie to, wyrzucicie albo wrzucicie do szuflady. Więc po tym całowaniu i przytulaniu się z tym Józkiem, mówicie, patrząc prosto w oczy i z uśmiechem do tego Józka, z taką lekkością mówimy: Józku, kocham cię, jestem ci wdzięczny za to, co mi uczyniłeś. I Józek odpowiada to samo w tym waszym wyobrażeniu. Mówi też, że kocha i że też jest za wszystko wdzięczny i za wszystko dziękuję. Uwalniam siebie i Józka. Jestem wolny i radosny. Miejscowość, data i własnoręczny, wykaligrafowany podpis. To jest umowa. I teraz podświadomość widzi, że aha, no tak, mamy tu konkretną komunikację. Jest konkret na papierze, jak umowa o pracę, zakres obowiązków, z kim, co i jak, wynagrodzenie, wdzięczność. I teraz umowa już dobiega końca, żeby podświadomość wiedziała, bo już jest to podziękowanie, jest ta wdzięczność, jest to uwolnienie, żeby podświadomość wiedziała, że to już jest koniec, należy tą umowę spalić, wrzucić do ognia. I ja wiem, że jeśli jest to w mieszkaniach, no to nie ma kominka, czy nie ma pieca, ale z pewnością jakiś garnek się znajdzie i do garnka bach, spalić to w garnku, tak? Chodzi o to, że żywy ogień dla podświadomości jest to informacja, że temat jest już spalony, zamknięty, już nie musi więcej takich rzeczy wyświetlać. No i tak jest jedna kartka z jedną osobą zrobiona. Zróbcie dwie, trzy dziennie, może nie za dużo, bo żeby nie zadziewały się zbyt mocne procesy. Zrobicie 10. Ja zauważyłem coś takiego, nie wiem, czy to też będzie u was, zauważyłem, że nagle raz, że lżej mi w relacjach z pewnymi osobami, nawet tylko w wyobraźni, że mi lżej, dużo lżej, ale mam więcej energii, zauważyłem, że wyskakują jak grzyby po deszczu następne rzeczy już teraz z podświadomości. Te spod dywanu zamiecione brudy wyłażą i proszą jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze uzdrów mnie i mnie, i mnie. I pojawiają mi się osoby, nieraz jadę samochodem, a mi się pojawia i ten, i ten, i ten do uzdrowienia. Szybko mam jakąś karteczkę, notuję sobie ten, ten, ten i tamten. Wracam do domu i wieczorkiem przy świeczce, w ciszy, w spokoju, w melodyjce ewentualnie jakiejś kontemplacyjnej, robię arkusz na kolejną osobę, na kolejną osobę i na kolejną osobę. I tutaj skutkiem tych zamykania tych tematów i rozwiązywania tych umów jest lekkość. Ta lekkość powinna się objawić w waszym życiu taką większą radością, większą ciszą, większym spokojem, i zacznie się pojawiać coraz większy przepływ w kwestiach finansowych, coraz lepsze relacje z ludźmi zaczną się pojawiać, coraz lepiej ciało fizyczne będzie służyło, może nawet się odmłodzi, albo przynajmniej zatrzymają się procesy starzenia. Zdecydowanie poprawi się jakość życia. Ja mogę to powiedzieć w oparciu o swój przypadek i przypadek kilkudziesięciu osób, które zastosowały ten arkusz. Jak będzie w waszym przypadku, ja nie wiem, na ile jakby szczerze i w pełni w głębi ze swoimi emocjami przepracujecie to. Jak zrobicie to dobrze, ufam, że poprawi się jakość życia, bo tak to powinno być. Więc co, to tyle z tego arkusza. Do ściągnięcia, jeśli poprosicie WDW o to, żeby ten skan został wam przesłany. I pracujcie, ale macie wolny wybór, możecie pracować albo nie pracować. Od was zależy, co z tym zrobicie. Nie wiem, kiedy to będzie nadane. Mam nadzieję, że jeszcze to jest okres przedświąteczny, czyli jeszcze twierdza działa, a może już nie. W
każdym razie myślę, że odebrałeś sporo dochodów różnym magikom ezoterycznym, którzy ciężkie pieniądze sobie życzą za tego typu warsztaty. Zrobiłeś je za free online, więc dodatkowo powinni widzowie czuć wdzięczność dla ciebie, że się podzieliłeś tym narzędziem. No i cóż, wszystko zależy od nas. Czy skorzystamy i spróbujemy i zrobimy to szczerze, czy też wysłuchamy kolejny dla, załóżmy, wielu nudnych, niewiele przynoszący wykład, to zależy od Państwa. Jeśli uznacie, że to ma sens, puśćcie to dalej, bo być może ktoś kolejny spróbuje, zmierzy się z tym. Mnie to zaciekawiło, zobaczymy, może też spróbuję, bo mam tam parę takich pętelek, aczkolwiek ja dosyć spokojnie sobie z tym radzę, ale zobaczymy, może to się akurat i coś takiego wykorzystamy, bo jest on prosty. Tutaj to, co ja zauważyłem, trzeba być szczerym do bólu i naprawdę zrobić to rzetelnie, zobaczyć, poczuć, przypomnieć sobie sytuację, no i te misiaczki mogą być trudne do wykonania, ale cóż, proszę Państwa, albo siedzimy i oglądamy i boimy się, albo zabieramy się do roboty i taki mega odkurzacz do sprzątania tych traum macie właściwie włączony. Tak. Albo go weźmiecie do ręki, albo nie. Narzędzie jest już w waszych rękach, to jest to kowadło, wiedza plus narzędzie, a teraz czy wy będziecie kuć tym młotkiem ten ołów i zamieniać go w to złoto, czy nie będziecie kuć, to już teraz już od was tylko i wyłącznie zależy. Także bardzo ci dziękuję za podzielenie się. Jestem takim wdzięczny za waszą uwagę. Ciekawym narzędziem. Żegnamy naszych widzów. Czekamy na komentarze. Na pewno coś się następnego urodzi, bo jeszcze troszeczkę czasu chyba mamy, więc zabieramy się do nagrywania. I jeszcze raz do widzenia. Do widzenia Państwu.